Czy mam 7 Days to Die? Mam. Mam nawet zainstalowane, to dużo zajmuje z tego co pamiętam, patrz. 13 GB. 10 lat temu bardzo chciałem w nią zagrać, ale potem jak ją gdzieś, nie pamiętam skąd już mam, z jakiegoś bundla? Była w bundlu. Ale odkąd mam ją w bundlu, to już jej nie chcę. Jest 2013 wydanie. W Zombiunie. To skurde, wszystkie te gry, w sensie, bo ten, Seven Days to Die i projekt Zomboid. I one są do dzisiaj nieskończone. Czy nie, chyba Zomboid miał 7.0. Czy 10 lat temu ta gra mogła być spoko? Ona w ogóle zmieniła się niesamowicie, nie? Bo to jest ogólnie klon Minecrafta. Tylko, że z zombiakami. A tutaj proszę, proszę. Rewolucyjna w ogóle gra RPG o przetrwaniu apokalipsy zombie z otwartym światem. Nowe zgany. Brzmi jak napis gany, nie wiem, to jest zamierzone. Fun Pimps, jakie słodkie nazwy. I walcz, ale ładnie jest na patch. Windows. Przepraszam, Windows, macOS i Linux. Projekt Zomboid sporo się zmienił. Wiem. I Zomboid nie miał 1.0. Na pewno nie miał. Kliknijmy raz. Pokaż launchera. Nie, odpalmy. Zgadzam się na wszystko. Tak. Bitcoin miner się instaluje. Jest na SSD, na HDD. Wow, easy anti-cheat. Super. Czyli Oriox znalazł listę. Czego listę znalazł Oriox? Listę gierek kickstarterowych. Wasteland 2. FTL, Darkest Dungeon, Pillars of Eternity, Undertale. Tylko tyle było, to super. Mało. Uwaga, Nvidia się tu aktywuje, super. Pianinko. Ładnie. Okej. Okay. Survival Horde Crafting Game. Ktoś bieg po schodach. Ktoś tupie na górze, nie? Takie wideo, zacznijmy od tego. Wszystko na high. Synchronizacja pionowa. To jest pewnie pole widzenia wertykalne, gry tego nie odróżniają. Dynamiczna rozdzielczość. Jakość. No. Custom. Wyostrzanie. SS. Dynamic Mesh Options. Uwaga, czekajcie. Czy będzie grane te quary? Pewnie będzie, ale to jeszcze chwilę. Mesh distance, mesh quality, yes, no. Land climb only. Nic nie rozumiem wtedy, szkoda. Sterowanka, tylko chcę jedno, żeby... Hold and toggle, czemu... Maria, nie, może ten Miguel, Raya, Roxy. Roxy brzmi dobrze. My game, nawet zgany. A nie chcę. Roxa, dobre skojarzenie, no. Uwaga, zbieraj środkowy, nie wiem. Skradanie się, dystrakcja, zbieranie, kamienny topór. Uh,
Efekty statusów, super. O, jeszcze była OUJE, tak. Co tam cię, czyli mamy kupić quarry. No dobra, możemy to zrobić, musimy jakoś przyciągnąć widownię. Czyli na quarry byśmy się mówili, co? Jaki tam, o co chodzi w tym w quarry z multikiem? Tego nie rozumiem, czy coś stracimy? Jest pan Witkacy Radziwił. Dobry wieczór wszystkim. No i muzyka robi już cichutko. Albo się skończyła, albo... Czy realnie pogram 60 sekund i wyłączę to, ale... Ja chciałem to odpalić. A tak, Blasphemous też był z Kickstartera, zgadza się. Okej. I... Nie, skończyło się po prostu plik wave. Tworki. Świetne w zbieraniu drewna. Ale niedobre do bicia zombie. Ciekawe to. Ciekawe czemu. Kidowki. Świetne by zbierać różnego rodzaju rudy. Brońki z ostrzami. Rozszerzone statystyki postaci. Właściwe, ten, to jest taki bełkot te porady, klej. Czy Psychonauci 2 nie byli z Kickstartera? Chyba już Cinkciarz zebrał pieniądze. Dobre pytanie, kurde, Mfon. Możliwe, że było. Baton mówi, że w Quarry gracz może hostować 7 innych graczy, którzy są albo spektatorami. Nie, są spektatorami. Kiedy przychodzi wypełnić decyzję, spektatorzy mogą głosować, jakim ma być podjęta decyzja. Brzmi jak debilny pomysł. Baton. Siedzą ci jacyś goście i głosują co do decyzji? O, building environment. 70 klatek, 90. Okej, okay, nie czytamy tego. Nie mam nóg. Jest gdzieś take all? Jest left click, shift click. I R. Okej. Okay. Dynamiczne cienie. A nie, jeszcze jest zdolny, Boże. To był z ciekawszych zwrotów akcji. Już widzę, w 2012, jak mówię, widzą. Czy to jest konkurencja dla Minecrafta? I dzieci 13-letnie. O mój Boże, tylko to wymaga komputera z NASA. Ale to jest lepszy Minecraft. I debata przez 2 miesiące.
To jest przyszłość Minecrafta. Lepsze zombiaki, wspaniała grafika. Czy to jest realizm? Czy to już jest prawdziwe życie? B, tak? Nie. Charakter. Ładnie wyglądam. Ciekawe, czy jest jakiś widok TPP? Tak, dokładnie. Odnoszenia do Rocka i Roya. To muzyka robi takie cik-cik. Nie no, w 2012. Tylko wtedy ta gra wyglądała jak kupa zupełnie. Oszalałbym. Tak, kurde, no fajne, patrz, eksploracja. Ha. Oj. Trochę ścięło. Co on świeci? Nie. Pa. Okej. Widzę ostro. Jakby lewitował ten samochód. Chyba lewituje. Stealth. Ciekawe, czy z parku musi podciągać jak. Odgłosy nawet są. Co z tym słoikiem się robi? On pęka na końcu. Tak, bo się, chyba się nim bije, nie? Czy coś. Kiedyś bym szalał, nie ukrywam. A, można rzucać. Tylko rzuciłam i... Wow. No... Kurde, jest potencjał, tak? 10 lat temu się przenieść w czasie. To... Coś w tym jest. Tak? Co tam jeszcze jest do sprawdzenia? Z takich gier nigdy nie odpalałem. Czyli łącznie grałem 29 minut, już 7 Days to Die. I to, że gra do koopa, czyli do przyjaciół, no właśnie.